Witam, część 11. Zaczynam od zapachu Violetta di Parma Borsari. Zapach fiołkowo-pudrowy. Niestety nie mam pewności, czy już go wcześniej nie pokazywałam. Tyle tego poprzedstawiałam, że w zasadzie z kilkoma zapachami mam teraz problem, czy już o nich mówiłam, czy nie, ale wydaje mi się, że nie mówiłam. Zapach ciężko dostępny w Polsce, ale zdarza się trafić go na Allegro, czasami nawet w jakichś perfumeriach internetowych. Trochę udało mi się właśnie trafić na Allegro, wcześniejszy, który miałam, akurat był sprowadzany. Zapach występuje w takiej wersji jak ta, to jest wersja 50 ml, która ma normalny atomizer. Wcześniej miałam wersję 100 ml, to była wersja z taką pompką. Następny zapach to jest Juicy Couture. Flakon bardzo ciężki. Zapach powiedziałabym, że słodko-owocowy. Bardzo zbliżony jak dla mnie do Barbery London. Najpierw poznałam ten zapach, następnie dosyć niedawno Barbery London. Wyczuwam bardzo duże podobieństwo. Taka właśnie kategoria owocowo-pudrowa. Zapach jak na taką kategorię bardzo trwały. Poznałam najpierw z próbki. Globalne użycie spowodowało chęć flakonu. Gdy flakon odebrałam, użyłam nadgarstką, żeby sobie go przypomnieć. Nie powodował aż takiego zaskoczenia i aż takiej miłości, jaką wcześniej poczułam właśnie używając próbkę globalnie. Z tym, że gdy znowu z flakonu użyłam globalnie, poczułam to samo. Po prostu zapach niezwykle zyskuje właśnie w użyciu globalnym, niestety w użyciu nadgarstkowym okazuje się po prostu zwyczajny. Następnie chciałam zapach pokazać podobny, w podobnej kategorii. Też ogólnie taki powiedziałabym, on jest ogólnie może owocowo-pudrowy również, trochę kremowy. Z tym, że tak jak tam są trochę inne owoce, tutaj są bardziej cytrusy. To jest woda Diora Escale Marquises. Jest taka seria, tam jest Escale Portofino, Marquises i coś jeszcze, tylko właśnie nie pamiętam. W każdym bądź razie ten mi się wydał chyba taki najciekawszy. Taki najbardziej charakterystyczny, najbardziej taki uroczy, dziewczęcy. Powiedziałabym, że takie cytrusowe, pudrowe cukierki. Zdarzały się takie dropsy, takie właśnie owocowo-pudrowe. Ten zapach mi to przypomina, czyli takie właśnie pudrowe, cytrusowe cukierki. Następnie chciałam pokazać zapach Eau de Jardin, czyli tak jakby woda ogrodu, chyba Clarence, nie wiem jak dokładnie powiedzieć tą markę. Ten zapach określiłabym mianem takiego odświeżającego, orzeźwiającego. Jest ogólnie bardzo lekki, bardzo zwierny, bardzo cytrusowy, z dominującą nutą czerwonych owoców. Nie wiem, żurawina, czerwone porzeczki, coś takiego właśnie czerwono-owocowego, cierpkiego. Niestety trwały za bardzo nie jest, ale jest prześliczny i taki bardzo optymistyczny, bardzo aromaterapeutyczny. Z tego co się nawet orientuję, kiedyś czytałam, że właśnie on chyba właśnie tak został stworzony jako taka właśnie seria aromaterapeutyczna. Na scenie chciałam pokazać dosyć ciekawy zapach. I masz bardzo ciekawy flakon, w ten sposób się psika, tutaj tak naciskając, tu leci. Zapach określiłabym właśnie tak, dobrze to zostało kiedyś określone, taki właśnie melancholijno-jesienny. Ale ja wyczułam coś jeszcze innego. Bardzo mi przypomina piżmową Max Mare, wycofaną, tą Zesyt Musk. Z tym, że tak jakby wymieszać tą Max Mare z bardzo dużą ilością pieprzu. I chyba trochę mi ta zbyt duża ilość pieprzu przeszkadza w tym zapachu. Z tym, że po czasie ten pieprz ulatuje
I powiedziałabym, że właśnie jest ta Max Mara właśnie lekko do prawa na pieprzem. Ogólnie zapach bardzo ciekawy i na pewno dam mu jeszcze szansę. Był on, że myślałam, że jednak go poślę w świat, ale wydaje mi się, że to, co później czuję, czyli jak się układa ten zapach, daje mi nadzieję, że jestem w stanie go oswoić. Następnie to jest Marc Jacobs. To jest taka seria zapachów Splash. Tam było Biscotti, było Apple, była chyba też żurawina, z tego co się orientuję, chyba Ginger, czyli imbir. To jest zapach Rain. Raz go testowałam, jeszcze za bardzo go nie używałam. Nie wiem, czy mi przypomina deszcz, ale wpisałabym go w taką kategorię takich zapachów odświeżających, proszkowe. Idealnie by się wpasował w zasady, powiedziałabym, marki Clean czy Filozofii, czyli właśnie takie proszkowo-mydlane. Po prostu, jak użyłam tego zapachu, to bardzo mi się nasunął skojarzył właśnie z Cleanami. Ułożył się tak właśnie proszkowo. I na koniec jeszcze chciałam pokazać, tak jak wspominałam, jeszcze niedawno nie byłam już taką fanką zapachów Chanel. W sumie nadal nie jestem, bardziej preferuję zapachy niszowe, ale mam kilka. Mam właśnie wersję, nie wiem, czy Chance, czy Chance chyba, Eau de Parfum oraz wersję, żebym tu nie namieszała, która jest która, bo teraz nie widzę, tak, tu jest chyba Eau Tendre. Wersja Eau Tendre bardzo mi przypomina Marca Jacobsa Daisy. Miałam kiedyś właśnie Daisy Eau de Parfum i miałam ten zapach. Postanowiłam stawić sobie jednak Eau Tendre. Z tego względu, że choć są zbliżone, to Eau Tendre przez tą swoją kremowość, jest ogólnie takie owocowo-kremowe, jest bardziej trwały. Nie jest bardzo trwały, ale jest na pewno trwalszy od Daisy, którą praktycznie w ogóle nie czułam, nie wiem, po 5 minutach od użycia. Jeżeli chodzi o klasyka Chance, czy to wersja Eau de Parfum, czy to wersja de Toilette, kiedyś też miałam wersję de Toilette. Chyba zapach dobrze określony, jako właśnie taki kwiatowo-szyprowy, bardzo elegancki. Ja nie wyszczególnię poszczególnych nut, bo zapach jest tak zrobiony, że te nuty się tak łączą w taką mieszankę, że trudno właśnie wyodrębić poszczególne nuty. Ogólnie określałabym go jako właśnie taki bardzo kobiecy, taki właśnie bardzo elegancki. I na koniec jeden z moich ulubionych zapachów Givenchy to jest Le Secret, nie wiem, wersja Elixir. Miałam wersję tą klasyczną, tą pierwszą. Tamten jest taki bardzo dziewczęcy, bardzo owocowy, bardzo lekki, bardzo zwiewny, ale też niestety bardzo nietrwały. Ta wersja jest jakby wzmocniona. Faktycznie idealnie nazwa wskazuje Elixir. I ta mi dużo bardziej odpowiada. Jest mocniejsza. I ta faktycznie jest bardzo trwała i bardzo ładnie się rozwija. Dla mnie to jest taki kwiatowo-owocowy zapach. Wydaje mi się, że patchouli nadaje mu takiego charakteru, że właśnie jest taki głębszy, mocniejszy. To co mogę jeszcze powiedzieć? No ja wyczuwam właśnie kwiaty, głównie jaśmień i owoce. Nawet bym się skłaniała, że może jakieś domieszki owoców leśnych, chociaż z tego co się orientuję, tam nie ma owoców leśnych. Ale dla mnie to jest właśnie jaśmin, owoce leśne, taka lekka domieszka i patchouli, która nadaje charakteru temu zapachowi. Chyba jeden właśnie z moich ulubionych, jeżeli chodzi o Givenchy, to znaczy na pewno pierwszy jest od Kitir, czyli maliny z pieprzem, nie do pobicia. Myślę, że ten mógłby być w miarę drugie, trzecie miejsce. No i jeszcze bym tam wpasowała może Amarish czy Amariash. W każdym razie, no od Kitir na pewno ma niezagrożoną pozycję, ale ten myślę, że go goni. I to na tyle w części 11. Dziękuję za uwagę.